Cześć, ja jestem Sarge i witam was serdecznie w pierwszym odcinku serii Zagrajmy w Days Gone. Jest to kolejny produkt ekskluzywny na PlayStation 4 stworzony przez Bend Studio, czyli zespół odpowiedzialny m.in. za serię Siphon Filter, czy też Resistance Retribution i Uncharted Złota Otchłań. Days Gone opowiada nam historię osadzoną 2 lata po wybuchu epidemii, która spowodowała, że spora część mieszkańców Stanów Zjednoczonych albo nie żyje, albo zamieniła się w stworzenia, które można przyrównać do zombiaków, chociaż tutaj one też mają swoją własną nazwę. My wcielimy się w Deacona St. Johna, czyli łowcę nagród, który będzie miał swoje własne motywacje w tej historii. Twórcy już co nieco przed premierą zdradzili na ten temat, ale może ja tutaj nie będę mówił zbyt wiele, bo z całą pewnością dowiemy się wszystkiego już niedługo w trakcie samej gry. Ja sobie sporo obiecuję po tym tytule. Wiadomo, że kolejne gry ekskluzywne na PlayStation 4 z reguły nie schodzą poniżej pewnego poziomu, jeśli mowa o tych tytułach tworzonych przez wewnętrzne studia firmy Sony, więc miejmy nadzieję, że i tutaj będziemy mieli ciekawą historię osadzoną w otwartym świecie do eksploracji. Za chwileczkę się przekonamy, gra została wydana w naszym kraju w pełnej polskiej wersji językowej, a więc mamy tutaj dubbing i zobaczmy, jak to wszystko się przedstawia. Jest cała rozbalona. Nóż pewnie zahaczył o nerkę czy coś. Udało się zakażenie. Jak się trzymasz, siostrzeczka? To durne. To był taki mały... Taki mały dzieciak. Taki... Taki pieprzony szczyl. Z wielkim kurwa nożem. Hej, pomóż. Dawaj, okej. Okay. Dobra, kolejna banda. Lepiej zniknąć, zanim się przewala. Wejdźmy na dach i ściągniemy jeden z tych śmigłowców. No chodź. Potrzebujemy pomocy, ona jest ranna. Co się z nią stało? Nie jest tym, co tam się odpierdala, sam nie wiem. Dźgnęli ją. Nie mogę już nikogo zabrać. Okej, dobra. O'Brien, jeśli nie dostarczymy jej do szpitala, to ona nie przeżyje. Nie ma już więcej szpitali. O nie, Chrzani, jak to nie ma szpitali? Macie lekarzy, macie system, macie wszystko. Jestem po licencjacie, okej? Okay? Ja tu jestem na ochotnika, nawet nie powinno mnie tu być. O'Brien. Okej. Szlak. Zabiorę najwyżej 2, okej? Okay? 2! Nie kumam, jak to zmieścisz tylko 2? Za duże obciążenie, okej? Okay? Mogę zabrać 2 osoby, 2! Okej. Okay. Dobra, pomóż mi, no już! Spokojnie, kochanie. Jest dobrze. Nic nie będzie. Zajmę się nią. Hej, za chwilę wracam, dobra? Hej, buzer. Dawaj, śmigłowiec już leci. Na śmigłowiec już leci. Słyszałem, co mówił. Mają miejsce na górę 2 osoby. Leć. Leć z nią. Nic mi nie będzie. Przechodziłem już przez gorsze chujnie. A co nie? Wiem, stary. Gdzie lecicie? Co? Gdzie lecicie? Obóz uchodźców na północ od Three Finger Jack. Nie. Buzer nie poradzi sobie teraz beze mnie. Oddasz mi go. No wsiadasz? Nie. Dick! Coś tu zrobił.
widzicie, czyli tutaj byliśmy świadkami właściwie samego początku wybuchu epidemii. No i przenosimy się 2 lata później. Czyli ten okres, w którym będzie się rozgrywała już właściwa część gry. Właśnie, jazda na motorze będzie tutaj odgrywała też istotną rolę. Sporo się będziemy na motocyklu przemieszczać. Zgubiliśmy go! Musi być blisko! Czekaj chwilę, wyłącz silnik! Cholera, ona żyje! Alvarez! Alvarez, hej! Alvarez! Co się tu stało? Znaczy, kto to zrobił? Czy to... to wieczyści? Leon to zrobił. Nie chcę szlak, Leon. Pytanie, kim jest Leon? Jedziemy. No, przechodzimy od razu do rozgrywki. Dopadnij Leona. Czyli to on ucieka. Nitro. Bierzmy. Ile się tylko da. Na pewno zaraz się czegoś więcej dowiemy, ale widać, że Deacon jest nadal... Mam amunicję! Nie gadaj, pewnie ma niewiele! Widać, że Deacon przez te 2 lata nie odnalazł najwyraźniej swojej ukochanej. Zresztą o tym już się mówiło jeszcze przed premierą, że to też będzie taki nasz jeden z celów, aby ją odnaleźć. Mając nadzieję, że nadal żyje oczywiście. Trochę się muszę zapoznać z modelem jazdy, ale poradzimy sobie, mam nadzieję. Najważniejsze to trzymać się go, w sensie tego Leona. No i naszego przyjaciela przy okazji. Nigdzie nie odjedziesz. W razie to w ogóle nie jestem w stanie się zbliżyć bardziej. Dobra, a też muszę uważać, żeby gdzieś się nie wyłożyć. Najważniejsze to nie tracić za dużo dystansu właśnie. Podoba ci się? Co? Skurwielu! Trafiłeś go. No, zaraz, zaraz, czekaj, czekaj! Położył maszynę. To tutaj go chyba dopadniemy, co? Tuż za tobą. Poszedł tędy. Chodź. Tropienie. Naciśnij prawą gałkę analogową, żeby użyć survivalowego widzenia, które odkryje przed tobą wskazówki i inne informacje na temat twojego otoczenia. Czyli podobnie jak w wielu innych grach. Dobra. Gdzie on kurwa lezie? Tam nie ma nic poza bandą świrusów. W sumie może nie miałem racji. Może nie dogadał się z Copelandem. Nie, Leon od dawna sprzedawał mu szajs i w końcu dostał za to po dupie. No i właśnie, świrusy, tak tutaj nazywa się te stworzenia zombie podobne. Po angielsku freakers. Hej, hej, czekaj! Wskazówki do tropienia. Podczas używania survivalowego widzenia twój kontroler zacznie wibrować, jeśli kamera będzie skierowana w stronę wskazówki. W zależności od odległości wibracje będą nasilać się lub słabnąć. No dobra, to też będzie dla mnie jakaś wskazówka, jakaś podpowiedź. Czekaj chwilę, poczekaj. Kurwa. Dobra, popatrzę. A więc tutaj coś mamy. Zbadaj. Czekaj, czekaj. Tutaj. Tędy.
Świeże ślady. To Deacon zna się na tropieniu, widzę. A tak w ogóle to gdzie ty się nauczyłeś tropić? Jak byłem mały, polowaliśmy na wapiti z moim starszym. Zrobiliśmy za nimi pełno kilometrów. Ale na razie to Deacon odwala całą robotę, jeśli chodzi właśnie o to tropienie, tak naprawdę. Wow! Chrisie! Oho! Kurwa! Masz problem, kolego. No chodź. Dobra, gdzie on jest? Wszystko gra, bracie? Tak, tak, tak. To tylko draśnięcie. Tupek nie umie celować. Kurwa mać! Nic mi nie jest, buzer. Myślę, że przeżyjemy. Czyli chyba idzie tam, w stronę wodospadu. Traci bardzo dużo krwi. Daleko nie zajdzie, chodź. Tam go widać rzeczywiście. Wow, patrzcie na to. Sprawdź go. Krwawisz. Strasznie chujowa śmierć, powolna i bolesna, ale ty chyba już to wiesz. Wciąż żyła, kiedy ją znaleźliśmy, ty skurwielu. Nie chciałem marnować kul, nie na nią. Zaczekaj chwileczkę, zaczekaj no. Powiedz, gdzie jest skrytka, Leon. Jeśli powiesz, nie jestem tobą, mogę obiecać, że szybko to załatwimy. Wygląda na to, że nie będziesz długo cierpieć. Leon, widzisz, masz malutki problem, stary. One czują twoją krew. Tam, z samiuszkiego dołu. Jak myślisz? Jakie to uczucie? A? Zostać rozszarpanym, pożartym żywcem. Niedługo się przekona. Jeb się. Żegnaj, Leon. Nie, chwila. Dobra, dobra, czekaj, czekaj. Jest niedaleko. Weź sobie. Gdzie? Na cmentarzu. Jest na starym cmentarzu. Dzięki. Nie, mówiłeś... Zrób to. Nie zostawiaj mnie tu, człowieku. Zrób to. Zrób to! Ty pieprzony kłamco! Zrób to. On tu już i tak byłby zostawiony na pewną śmierć, co? Tak, będzie potrzebować jakiegoś dowodu. Dobrze zrobiłeś, brachu. Nikogo nie powinniśmy zostawiać. Nawet takich kutasiarzy jak Leon. Skoro tak mówisz... Czyli teraz co? Wracamy do naszego... motocykla. Ej, czekaj. Chcę przeszukać obóz. Może znajdę jakiś opatrunek czy coś. Rzeczywiście coś mamy. To się przyda. Dobra, jeszcze jakiś drugi materiał, żeby przygotować bandaż. Tutaj mamy. Trzymaj L1, by otworzyć koło przetrwania. Wybrać kategorię zawierającą medykamenty i wybierz bandaż. Trzymaj R1, żeby stworzyć bandaż. Teraz muszę tylko poskładać to do kupy i tak jest. No i przytrzymując R2 wykorzystamy sobie bandaż do podleczenia się. No bo widać w lewym dolnym rogu ekranu, że nasz pasek zdrowia trochę został uszczuplony. Dobra, ta powinno być dobrze. No, może ta łapa na coś mi się jeszcze przyda. Dobra, możemy przyspieszyć. Myślałem, że pojedziemy na polowanie. Zawieziemy trochę trofeów, Tucker. No, chyba, że będzie lało. Daj spokój, stary. Przyda się kilka kredytów. Trzeba skołować zapasy. Dobra, dobra. Ale nie chcę jechać na całą noc. Moja kondycja też się zużywa. Ten niebieski pasek po lewej stronie. Jezu, muszę wrócić do formy. Ciekawe, czy znajdziemy coś przy maszynie Leona.
tak. Co? A to skurwiel. Albo przewód paliwowy, albo się zeszczałeś. To pompa paliwowa. Leon, no tak, rozwali mi pompę paliwową. Możemy wyciągnąć się z jego motocykla? Nie ma szans. Słuchaj, wróćmy po prostu na górę O'Leary. Ruszymy z samego rana, znajdziemy części i wrócimy po sprzęt. Nie, chyba mam lepszy pomysł. Może uda nam się to załatwić od ręki. Co? Wiesz... Szalony Willy jest niedaleko. Po prostu tam podjedźmy. Co chcesz zrobić? W sumie i tak mieliśmy trochę zapolować. Miejscówka szalonego Williego się nada. Tak, okej. Okay. Troszeczkę się obawiam o ten motocykl. Hej, co ci dał Leon? Nie pytaj, może to jakaś mapa? Jak odzyskam maszynę, wrócimy na cmentarz, rozejrzymy się. Jasne, spoko. Miejmy nadzieję, że szybko wrócimy po nasz motocykl. Jutro zdobędziemy leki, zabierzemy je do Tucker i zgarniemy nagrodę za Leona. Potem ruszamy na północ. I myślisz, że na północy jest jakoś inaczej? Nieważne. Myślę, że dobrze nam zrobi, jak się stąd wyniesiemy. Mam nadzieję, Boozer, że znasz drogę. My też się będziemy musieli z tym światem tutaj zapoznać, żeby się jakoś w tym wszystkim odnaleźć. Czekaj! Coś blokuje drogę! Uważaj! Kilka dni temu widziałem coś podobnego. Grupa wieczystych zablokowała drogę starą ciężarówką. Chodź, pomóż mi z tym. Gotowy? Przepychanie pojazdów... A spoko. No. Pchaj! Schowa się w tamtych krzakach, na pewno! To koniec! Serio? Możesz, kurde! Dobrze. R2, aby przeprowadzić atak w zwarciu. Wow! No, umiesz walczyć, Deacon. Okej, przewrót. Nieźle. O kurde, ta walka jest brutalna, trzeba przyznać. Rozwal go. Dawaj. Już prawie jesteśmy. Ja cię kręcę. Umiemy się obronić, co? Trzeba przyznać, że wyglądało to efektownie. Jedziemy dalej. Mam nadzieję, że nas nie widzieli wcześniej, gdzie ukryliśmy swój motocykl. No ale o to się będziemy martwić później. Zbliżamy się do starego punktu kontrolnego Niro. Już prawie jesteśmy. Co my tu mamy? Kurwa, to jak to robimy? Weź pożycz strzelbę, pójdę przodem. Ten punkt kontrolny był całkiem nieźle przygotowany. No i co im to pomogło? Już bym wolał, żeby mnie pogrzebali z pionierami. No. Cholera. Tylko popatrz na nich. Co za zasrane półgłówki, każdy jeden. Co oni sobie myśleli? Panie Federalny, możemy tu sobie posiedzieć, aż przyjdzie horda i nas wszystkich pozabija? Parszywa śmierć. Utknąć w takiej dziurze. Swoją drogą, tutaj coś jest? Raczej nie za bardzo. Dobra, przebij się przez tunel. Nie wygląda to za ciekawie. Widzę, że można przeszukać pojazd. Lepiej to zrobić. Co my tu mamy? W pojazdach można znaleźć złom, składniki i wiele innych przydatnych przedmiotów. Dobra. Niezwykle mnie to cieszy. Tutaj mogłem zajrzeć. Też coś mamy niby. Ale to z tej strony. No dobra, no to sprawdźmy to lepiej, bo kto wie... Mogą się te składniki nam bardzo szybko przydać. Na pewno odpowiednie zapasy.
Jak najbardziej są mile widziane. Tym razem złom zebraliśmy. I idziemy dalej. Na razie nie jestem w stanie bardziej przyspieszyć, ale korzystając z tego instynktu możemy podglądać, gdzie mam jakieś elementy interaktywne. Więc to dobrze. Sprawdźmy tutaj. I znowu. Jakaś szmata przyda się pewnie do wytwarzania. A tutaj się dostać nie mogę, tak? Chyba, że tędy przejdę. Zresztą możemy sprawdzić. No, jak najbardziej. A więc w takim razie uzupełnimy sobie co nieco. O, widzę, że jak mamy obok siebie jakieś przedmioty, to Deacon od razu zabiera wszystko dookoła. A my wciskamy tylko raz przycisk. To też dobrze. Czujesz to? O Jezu. Tam. Szybko, idziemy. Czekaj, stój. Kojarzysz, ile mołotowów ci zostało? Zahaczymy, jak będziemy wracać. Zostaw. Jasne. Chuja nie zostaw. Kurwa, myślisz, że kogoś tu znajdziesz, Dick? No i wykrakałeś. No. Uwaga! Dick, kurwo, Dick! Hej, Dick, brachu, brachu! Chyba już nie żyje. Zniszczysz mi strzelbę. Tak. Okej. Okay. Znowu chcesz tam jechać. Stary, o czym ty gadasz? O cholernym obozie dla uchodźców. Zawsze tak się zachowujesz, kiedy cię tam ciągnie. Że niby jak? To nie twoja wina, że ona nie żyje. Przestań. Gdybyś wsiadł do tego helikoptera z Sarą, różnica byłaby taka, że ty też byś nie żył. Powiedziałem, przestań. Też nie można tak negatywnie myśleć. Zobaczymy. Myślałem, że tutaj się będę mógł dostać. O, a jednak. Teraz kurde, z kolei tak to wyglądało, jakby miało cały czas płonąć. Tyle tylko, że niczego tu chyba nie ma. Chyba, że w tym korytarzu, ale też wygląda na to, że nie. Poza tym to jest zamknięte. No dobra. Wreszcie mogę troszeczkę przyspieszyć. No do tej pory było to niemożliwe. Zbyt wielu już elementów interaktywnych tutaj nie widać dookoła. Oho! Pieprzony alarm! Wow, wow, wow! Czyli przed chwilą była informacja o tym, że przydatne składniki możemy znaleźć w tych samochodach, które są zabezpieczone alarmami. Dobra. Ucho rojaka zbieramy. Ale kurde, już prawie nie mam amunicji. Czy ja to mogę jakoś wyłączyć? Dobra, samo się wyłączyło. No i znowu złom. Nic poza tym, jak rozumiem. Tu jest za to tego dużo więcej. I przejście z tej strony przy okazji. Nie ma szans, nie przeciśniesz maszyny! Ej, a tunelem serwisowym? Może po prostu spróbuj z drugiej strony? Dobra, tylko musisz skierować światło w tę stronę! Była też informacja, że w wozach policyjnych możemy znaleźć amunicję i faktycznie... No, to mi się przyda zdecydowanie, bo trochę teraz użyliśmy tej amunicji. Tędy rzeczywiście nie przejdę, ale... Mamy udać się tutaj. W takim razie warto by było to sprawdzić. O, proszę. Mamy kolejne składniki. I tak właściwie to...
Jest przecież okazja, żeby sobie wytworzyć jakiś bandaż. Już od razu na zapas. Weźmiemy jeszcze jedno, czy na razie nie? Może odpuśćmy sobie póki co. I tak nie potrzebuję. Jest! Ubany, no! Widzę, że potrafią też zaskoczyć. Musimy uważać, naprawdę. Ha, dobra. O, gotowy bandaż też można znaleźć, jak się okazuje. Tutaj. Środek sterylizujący, czyli ten składnik do wytwarzania. Okej. Tutaj mogę to popchnąć. Ja pierdolę. Jest Nick. Nie przewidziałem tego, kurwa mać. Jeszcze jeden. Dobra. Ale kurde, niech to się wyłączy wreszcie. Dobra, jazda. Ja słyszę jeszcze kolejnego. I zresztą na minimapie widać, że mamy w pobliżu. Szczęście już nie przyciągnie raczej więcej. Dobra. Znowu zabieramy złom w takim razie. Teraz jak to tutaj wygląda. Tędy mógłbym też przejść, ale poradźmy sobie może jeszcze z tymi przeciwnikami, co? Dobra. Mamy następnego. Ładnie. Ładnie sobie poradziliśmy. W końcu. No i powiem wam, że w tym momencie się z wami może pożegnam w takim razie i będziemy się dalej przebijać przez ten tunel w następnym materiale. Już mamy pewien przykład tego, jak to będzie wyglądać. Szykuje się naprawdę klimatyczna, ciekawa historia, wzbogacona, mam nadzieję, o wciągającą rozgrywkę. Zobaczymy, jak to się będzie dalej rozwijać. Jeśli cieszycie się z nowej serii na kanale i chcecie więcej odcinków z Days Gone, to nie zapomnijcie o zostawianiu kciuków w górę. Podzielcie się też swoimi pierwszymi wrażeniami w komentarzach, a jeśli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to możecie to zrobić, aby na bieżąco dowiadywać się o nowych odcinkach. Na razie to wszystko. Do usłyszenia.